Półfinał turnieju ESL Open Cup, edycja 239 europejska. Na naszym ekranie mistrz świata Ricardo Romiti, znany jako Reynor, zawodnik teamu Basilisk. I z drugiej strony Krystianer, Krystian Szczęsny, oczywiście ostatni polski zawodnik, ostatni polski protos w tym turnieju. Jesteśmy na mapie Oceanborn. No i jeżeli pięknie nam się tutaj to poszczęści ułoży, to w finale Krystianer zmierzy się z Max Paxem, także jeszcze w finale mamy nadzieję na PvP. Ale no, trzeba wygrać dwie mapy na Ricardo, co jest już gigantycznym wyczynem. Ale kto wie. Wszystko możliwe. Chociaż no, oczywiście to Reynor jest mocnym faworytem. Swoją drogą ciekawe, nie? Że na chwilę przed Mistrzostwami Świata Reynor jeszcze decyduje się na granie Open Cupów. Niektórzy wolą pewnie trochę odpuścić, trochę zostawić, tak pozostać w cieniu. I nie grać tych Open Cupów. Ale no, w sumie to wydaje mi się, że nie ma czego się bać. Że na jakieś nasze zagrania wyciekną nagle, no bo przecież możemy tutaj nie używać takich zagrań, jakie będą na Mistrzostwach Świata, tylko lecieć jakimiś standardami, które w sumie też na Mistrzostwach się mogą pojawić, ale nie muszą. Widzę, że kolejny tydzień z rzędu w azjatyckiej czy tam koreańskiej, ale tam też chociażby Chińczycy grają edycji ESL Open Cup. Do finału doszedł Klem. Pamiętam, jak doszedł do finału na Solar, na Darka też mu się zdarzyło, a w tym tygodniu Klem doszedł do finału Open Cupa. To było dla nas w godzinach bardziej porannych, no bo edycja europejska jest bardziej w wieczornych. No i Klem doszedł do finału, ale przegrał na Biana TVT i to w dodatku 0-3, ale wygrał na przykład z Oliveirą Klem, wygrał z Kreatorem. Więc jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego tutaj Klema nie ma w tych europejskich rozgrywkach od jakiegoś czasu, to siedzi w Korei, żeby bardziej właśnie poznać styl gry tych zawodników, żeby może trochę mieć więcej szans na Mistrzostwach Świata, które już za 9 dni. No to już będzie bardzo, bardzo sun. A po Mistrzostwach z pewnością Klem tutaj powróci. Znaczy tutaj do Francji. No i pewnie dalej go będziemy mogli obserwować. Zergling złapany. Ale to na razie tyle. Polak wybiera najbardziej standardowe otwarcie, jakie istnieje w zagrywkach Protosa. Adeptki, Oracle. No i zobaczymy, ile tych Oracle będzie, bo można zrobić 1, 2, 3. Niektórzy kiedyś robili 4 i 5. Powyżej 5 raczej rzadko się zdarza. Ale na ogół są to 3. Chociaż wiem, że Krystianer lubi zagrać na przykład dwie Oracle, bo on na przykład jako jeden z niewielu protosów ma taki styl gry, że lubi szybko przejść w Archon Dropa. No i Archony trochę tego gazu kosztują i żeby no szybciej zrobić Twilight Council pod kątem Archonów, no to pomija się w jego taktyce często Oracle. No kurczę, prawie, nie? Gdyby nie te niektóre królowe tutaj, to z pewnością Krystianer by zaatakował. A i tutaj też nie ma spora, no kusi, korci. Gdy Reynor słusznie dobrze zauważył, że jest potencjał na jeszcze jeden wlot Oracle. Kurczę, szkoda, mam wrażenie, że ta Oracle mogła jeszcze jedną dronę chociaż wyłapać. Tutaj też liczy Krystianer, ale niestety królowe znowu dobrze ustawione. Na razie niestety, ale defensywa Włocha była bardzo, bardzo dobra. Robo Facility, tutaj jak widzimy adeptki.
Hydroden Infestation Pit. Czekamy na rozwój wydarzeń. Na razie jest jako tako, ale trochę martwi mnie ten supply block u Christianera, bo to jest taki pełny supply block. On się dopiero zorientował, dopiero postawił pylona i no po prostu przez chwilę nic nie może budować. Nawet probek. Chociaż probek ma dobrą liczbę na 3 bazy, a pewnie trochę dłużej zostanie na tych 3, żeby się właśnie umocnić. No to też w sumie nie jest taki krytyczny supply block, no. Są supply blocki lepsze i gorsze. To nie jest takie tragiczne, ale strata Oracle na pewno jest, no, przykra. Ciężko, ciężko. Injektowanie haczerek, jak widać, ma miejsce. Christianer z Reynorem zaraz zrobi tutaj może jakieś małe tango na mapie, ale no nie sądzę, żeby były możliwe jakieś fajne obrażenia teraz. No, znaczy w sumie jak ktoś ma je zadać, to Reynor niestety. No dobre jest to, że zeloty mają plus 1 do ataku, więc zerglingi od zelotów padają po 2, a nie 3 uderzeniach, co jest bardzo, bardzo dobre dla Christianera, ale niestety ja tu nie widzę opcji, chyba żeby teraz akurat zaatakować i wygrać. Polak idzie w Storma. No i zobaczcie, że ja myślę, że po tych ekstraktorach wielu protosów powinno wnioskować, że szansa na lurkery z zasięgiem jest gigantyczna, zwłaszcza na Reynora, który przecież lubi ostatnimi czasy grać te lurkery z zasięgiem właśnie. No, wszystko niby w miarę do przewidzenia, ale to nie znaczy, że wygra Christianer, bo to, co robi Reynor, jest po prostu dobre, solidne i można się często na tym oprzeć. Przykra sprawa, bo Oracle, jak widzimy, pękła. No to może w jakimś innym miejscu coś lepszego. Oj, 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 no dobra, uważa. Nie można w te lurkery na pewno wchodzić. Ja wiem, że jeszcze nie mają zasięgu, ale chyba, chociaż w sumie może bez zasięgu, poszukać jakiejś dobrej bitwy. Tutaj te zeloty niestety również zostały przez Reynora przyuważone. No nie ma za dobrej pozycji Christianer, po prostu jest ciężko. Poczekajmy w takiej chwili, aż się sytuacja rozwinie, bo na razie nie ma optymizmu za wiele. I jeszcze Warpizma stracił. No nie ma dobrych wieści po prostu. Bo tutaj jest dla mnie oczywiste, że Protoss po prostu wejść nie może, chyba że w te dwa lurkery. No to akurat była akceptowalna zagrywka. Pytanie, czy nie straci zbyt wielu high templarów, ale no i jest okej, okay, jest okej. Okay. Zrobił chyba najlepsze, co mógł, ale niestety zapłaci i tak za to Nexusem na godzinie 6. To jest cały czas dość dobre prowadzenie rozgrywki przez zawodnika teamu Basilisk. Nie, no tu nie wejdzie. Jeszcze te 3 spiny od góry. Nie da rady. Na szczęście defensywa jest wystarczająca, no ale nie pociesza fakt, że znowu na 3 bazach Christianer. I sztormowanko. Trochę na lurkera, trochę na hydra, no może tu jeszcze, no ale nie, no. Nie da rad, za kosztowne to jest. Hydraliski są za dobre na same Immortale. To tak, jeszcze takie pojedyncze zerglingi też powodują, że Immortale atakują nie do końca to, co byśmy chcieli. No i jest jak jest, no nie jest dobrze.
Szanse mam wrażenie, że tylko spadają z każdą chwilą. No to nie były takie wymiany, po których możemy czuć się komfortowo. 3,5 tysiąca różnicy do tej chwili, a z reguły to raczej Zerg powinien tracić trochę więcej. Dlatego teraz wystarczy, że chyba rozstawi się gdzieś tutaj, przy trzeciej bazie Protossa i prawdopodobnie zwycięży. Jeszcze go tutaj hydrauliskami sprytnie zachodzi Ricardo. O, nie ma cudów, nie ma. No dobra, pierwsza mapa nie poszła. Trzeba poprawić na pewno te elementy z Oracle i w ogóle. Trzeba zagrać po prostu jeszcze lepiej. Ale na Reynora wiemy, że to jest trudne zadanie. GG. I zaczynamy kolejną mapę. W dolnym prawym rogu na niebiesko Christianer. O, mogę przekręcić bardziej grę. Jest taki detalik ciekawy. Taki błąd rzadki. I z drugiej strony Reynor. Ale nietypowo obrócone, nie? To jest jeszcze normalne. To jest klasyczne. To się to mam jak nic nie robię, jak nic nie ruszam. A tak sobie mogę jeszcze przekręcić. Nietypowe przekręcenie. Ale dziwnie teraz StarCraft wygląda. No widać, że był projektowany, żeby wyglądać normalnie z tej perspektywy. Chyba, że to by było dla nas normalne, jakbyśmy tak od początku mieli, nie? No może by tak było. Ale minerały wyglądają abstrakcyjnie. Dobra, naprawmy ten błąd. Już jest naprawiony. Już wszystko działa. Pytanie, jak tam pany Christianera. Christianer napisał mi między grami, że robi te lurkery i nic się nie da zrobić, no. No nic. Po prostu to by nic nie dało. No trochę tak jest. Niestety, że Reynor bardzo dobrze to wykorzystuje. Na takiej mapie jak ta, ja bym tam mu polecał i nawet odrobinę zasugerowałem, że może zrobić to samo, co na poprzedniej mapie, tylko żeby teraz po prostu na karierach się bardziej skupił i może coś z tego będzie, ale jeżeli Reynor dobrze wyliczy timing, to może być i tak bardzo ciężka taka obrona. Myślę, że musi zostać na trzech bazach trochę dłużej. Christianer musi zrobić trochę więcej jednostek i dopiero wtedy próbować czwartej bazy. Chyba, żeby na czterech te kariery tak stworzył też w ogóle, ale wydaje mi się to arcytrudne na takiego gracza jak Reynor. Zerglingi przeganiają propkę. Reynor oczywiście stawia swoją trzecią bazę. No i mamy już Stargate'a na krawędzi pierwszej bazy Protossa, żeby jeszcze szybciej dolecieć do przeciwnika. Nawet parę sekund różnicy może czasami zrobić istotną różnicę. Trend się zachowuje, pisze Gunkoman. Co to za trend? Chyba jest znowu mowa o Stormgate'ach, tak? Playtest nowa beta. A, okej. Tak, że liczba graczy. No, zachowanie ludzi są z reguły dość podobne. Ale tak, no to nie jest za dobry trend dla deweloperów chyba. Tak coś czuję.
Krakow zniszczona, dobrze. I Revelation na królowe. Ogarnięty. W razie możemy być w miarę spokojni o losy. Christianera nic mu nie grozi, chociaż no, w sumie strata tej proby zeloty troszeczkę na pewno uwiera. No się zastanawiam, czy dobrze kombinuje Christianer z tym timing pushem zelot charge. I tak sobie myślę, że Raynor kurczę też ma niestety, ale bardzo dobrą technologię, wybór jednostki ma świetny, bo idzie w roachę, czyli dokładnie w to, co chcesz iść jako zerg, gdy spodziewasz się szarży i potencjalnych archonów właśnie z zelotami. Także trochę ciężki temat dla Christianera, boję się, że jakoś się tam wpakuje z atakiem i tego pożałuje. A może to jest też tak, że Raynor po prostu planuje atak z dużą liczbą roachy królowe do Overlorda i do przodu? Nie, chyba nie, skoro robi drony, to raczej nie. Jak zobaczymy Infestation Pit, no to będzie takie ostateczne. Ukierunkowanie technologii Raynora, myślę, że właśnie znowu na lurkery, ale na razie robi roadtrze. Do tego się ogranicza, Polak wychodzi na mapę, no z tego co widzimy już te 8 warp gate'ów jest. Można przechowywać po 8 zelotów w jednym cyklu produkcyjnym, albo na przykład Archona i 6 zelotów. O Boże, te proby. Nie, no to jest tragiczna pozycja, bo teraz tak naprawdę jest uwięziony w tej decyzji, że musi zaatakować. Ooo, wow, okej, ta pułapka jeszcze daje nadzieję. Christianer chyba to zauważył, znaczy w sumie to nie wiem, ale... Ale to jest niezłe, to jest ciekawe. No, Christianer coś widzi. Ja nie wiem, czy on widział, ale nie zauważył, czy mimo wszystko podejmuje tę decyzję. Niezależnie. Raynor robi szybkość do Overlorda, czyli chyba faktycznie chce zrobić jakiś Queen Ravager Link, jakiś taki bardzo mocny lądowy atak. Ajajaj, no i po zniszczeniu 11 probek to... Bardzo ciężki los czeka Christianera. Szczerze mówię, o jeszcze opluł mu Robo Facility Contaminate'em. Nie wiem czemu tutaj nie zajął trzeciej bazy Christianer, bo takie coś byłoby chyba po prostu łatwiej bronić przed wszystkim, nawet tymi zerglingami. No i tak... Przykro, trochę już mi się to ogląda, bo mam wrażenie, że już nieuniknione nadchodzi. Pierwsza 37 u nas wybiła i niestety, ale chyba RIP. Chyba niestety już poległ. Chociaż wy macie dwuminutowe opóźnienie. Zaopatrzenia różnicy. Cały czas nie mamy dobrych wieści. Jeszcze w dodatku changelingiem, jaki sprytny Raynor stanął, żeby zeloty nie mogły wejść z naturala. No to cwaniak włoski. Bardzo ładne, bardzo mądre zagranie. Opluł Contaminate'em, Robo Facility jeszcze changelingiem przeszkodził. Overseer tutaj dał z siebie wszystko. No i Cybercore. Zniszczony Raynor może wejść do bazy Polaka, ale jeszcze na chwilę się opamięta. A, dobra, wrzucił parę roczy. No będą tracone proby jak nic. Jeszcze ten Immortal w dodatku wydaje się zagrożony, chociaż Warpism będzie czuwać nad nim. No, ale jeszcze w inne miejsca ataki to Overlordy nawet do ataku zabiera Ricardo, żeby rozlać biomasę, żeby był lepszy poślizki. No i GG. No nic, nie ma cudu. No nie poszło, całkiem sprawnie Raynor ogrywa Polaka. No i w finale Max Pack zmierzy się z Raynorem, więc potencjalnie bardzo dobry finał. Nie wiem, czy 2 czy 3 tygodnie też taki był i był bardzo dobry Raynor na Max Packsa. Ale też brawa dla Christianera, chociaż trzeba przyznać, że miał dość szczęśliwą drabinkę. GG.